Specjalizacje są wyznaczane dla wzmocnienia interwencji funduszy unijnych, tak aby skoncentrować się na najbardziej znaczących, najbardziej rozwojowych obszarach i w ten sposób stymulować rozwój danego regionu. Regionalne specjalizacje są tymi zasobami, obszarami, które stanowią o sile. Identyfikowaliśmy je poprzez analizy, poprzez dane statystyczne, które pokazywały nam, jakie znaczenie dana branża, dany obszar gospodarczy ma dla regionu w kontekście rynku pracy, w kontekście obrotów, eksportu. Inteligentne specjalizacje z kolei są to obszary, branże, które poza tymi cechami właściwymi dla regionalnych specjalizacji również charakteryzują się potencjałem badawczo-rozwojowym, czyli firmy, mówiąc wprost, z obszaru inteligentnych specjalizacji, które wyznaczymy, muszą mieć ten potencjał i prowadzić w przyszłości badania i rozwój, bo na to środków jest bardzo dużo. Na chwilę obecną w ramach założeń do wyznaczania inteligentnych specjalizacji przedstawionych zostało 5 regionalnych specjalizacji. Są to biogospodarka, gospodarka morska i logistyka, przemysł metalowy i maszynowy, usługi przyszłości oraz turystyka i zdrowie. Inteligentne specjalizacje będą zidentyfikowane w oparciu o tak zwany proces przedsiębiorczego odkrywania. To oznacza, że poprzez wykorzystanie szeregu narzędzi, które mamy, które funkcjonują w regionie, chcemy potwierdzić, iż regionalne specjalizacje mają szansę stać się inteligentnymi, a co za tym idzie, firmy z tych obszarów będą miały ten potencjał do wdrażania i realizowania projektów badawczo-rozwojowych. No i poza tymi możliwościami i potencjałem będą chciały finansować takie projekty i wykładać środki prywatne na takie projekty. Jest to podstawowe założenie, które mamy dla nowego okresu programowania, aby przedsiębiorca i jego potrzeby były w samym centrum działań, które podejmujemy, programując wsparcie w nowej perspektywie. Chcielibyśmy, aby działania nie tylko bezpośrednio kierowane dla przedsiębiorców, ale też pośrednio, mam tu na myśli działania chociażby w zakresie szkolnictwa zawodowego czy infrastruktury projektów, w których beneficjentami nie są przedsiębiorcy, żeby również one były ukierunkowane na potrzeby. W związku z czym prowadzimy szereg działań, które mają dostarczyć nam wiedzy, informacji o tych potrzebach, tak aby ta interwencja, która będzie uruchomiona, wprost odpowiadała na zapotrzebowanie. Przedsiębiorcy mają kilka możliwości, które oferujemy. Podstawowa, myślę, że najmniej skomplikowana, to jest wypełnienie prostych formularzy, które można pobrać z naszej strony internetowej. Te formularze dotyczą z jednej strony potencjału firm i oczekiwań w zakresie tej interwencji, którą mamy. I tutaj nie mówimy tylko o inwestycjach, bo to zazwyczaj się pojawia jako numer jeden inwestycje w przedsiębiorstwach, ale chodzi też o potrzeby, które są wokoło przedsiębiorcy, czyli kształcenie zawodowe, czyli infrastruktura, która powinna służyć przedsiębiorcy. I to jest ten jeden formularz. No i drugi, dedykowany wprost działalności B+R. Tutaj już na tym etapie, jeżeli jest taka możliwość, to również zachęcamy do tego, aby takie informacje nam przedstawiać, oczywiście w uproszczonej formie, ale takie, które pokażą nam, że firmy z danej branży mają potencjał, by prowadzić prace badawczo-rozwojowe i my będziemy ten proces pogłębiać i pomagać tym przedsiębiorcom. Narzędzia terytorializacji, czyli ZIT i kontrakty samorządowe, one mają służyć również identyfikacji potrzeb przedsiębiorców. Już u samych podstaw tych instrumentów my zgłaszaliśmy poszczególnym samorządom, że projekty, które będą wynikiem wspólnych rozmów i wspólnych planów rozwojowych poszczególnych samorządów,
mają wynikać z potrzeb przedsiębiorców, czyli identyfikacja tych projektów i złożenie ich w ramach tych instrumentów terytorializacji powinna się opierać o partycypację społeczną, w szczególności w oparciu o zapotrzebowanie przedsiębiorców. Czyli również przedsiębiorcy powinni zgłaszać takie potrzeby władzom samorządu lokalnego, którzy z kolei powinni te potrzeby odzwierciedlić w dokumentacji składanej do nas. Inteligentne specjalizacje jest to obszar, który powinien być preferowany, który powinien być priorytetem dla rozwoju. Oczywiście należy mieć na względzie zrównoważony rozwój województwa i fakt, że nie na każdym obszarze naszego województwa istnieje ten potencjał do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. W rezultacie te działania, które przedstawiliśmy w szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO, zakładają zarówno wsparcie przedsiębiorców, którzy wchodzą w skład tzw. inteligentnych specjalizacji, jak również firm, które nie będą w tych obszarach występowały. Oczywiście zależałoby nam, aby w jak największym stopniu wpisywały się, ale z uwagi na to, że na dużej części niestety naszego województwa problemem podstawowym jest bezrobocie, mamy działania, w których celem podstawowym jest rozwiązanie tego problemu.